Witam wszystkich serdecznie, moich widzów i widzów, którzy dopiero tutaj przyszli, może zostaną moimi widzami. Na tym kanale tutaj dzieje się taki content różnie przyrodniczy. Czasami są takie filmy jak teraz, ale głównie są to jakieś filmy takie, wiecie, z terenu, gdzie pokazuję jakieś fajne zwierzęta i o nich opowiadam. Na pewno znajdziecie tu coś dla siebie, jeżeli po prostu interesujecie się przyrodą. Więc mówię, zostawcie subskrypcję już teraz na start i łapkę w górę dla zasięgu, tako. I no dzisiaj miał wyjść film na temat Bieszczad. Znaczy, chodzi o to, że miała wyjść trzecia część mojego vloga z Bieszczad. Już dwie części wyszły, jak widzieliście. I miała wyjść trzecia część, taka dość fajna, fajne zwierzęta tam miały być, ciekawe gatunki, naprawdę super film ogólnie. On wyjdzie za jakieś 4-5 dni, myślę, ale wczoraj tak naprawdę bardzo spontanicznie okazało się, że muszę nagrać ten film, póki jeszcze temat jest niewyczerpany i jest gorący, żeby po prostu dużo osób to zobaczyło i jakby jeszcze w jakimś sensie mógłbym zatrzymać to, co się tutaj dzieje, chociaż w jakimś małym stopniu. I to, co się dzieje, nie dzieje się wbrew pozorom ani na YouTubie, ani nie wiem, gdzieś indziej, tylko na Instagramie. Dostałem parę wiadomości. Ej, dlaczego nie udostępniłeś zbiórki na rzecz ratowania słoni? Przecież wszyscy ją udostępnili, wszyscy moi znajomi, którzy w ogóle, nie wiem, nie interesują się przyrodą, ale wiesz, chcą pomóc, no bo tak łatwo pomóc, udostępniając tą zbiórkę, przecież fundacja wpłaca 1 cent za każdy repost. I faktycznie moi znajomi, moja duża część znajomych również na Instagrama upubliczniła tą zbiórkę na swoje story, ale ja tego nie zrobiłem, bo nie czułem takiej potrzeby. Od początku mi coś tutaj śmierdziało i trzeba było się temu przyjrzeć. I było warto. Jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o coś takiego, ale myślę, że każdy, kto korzysta z Instagrama, wie, o co chodzi. Zbiórka na rzecz ratowania słoni tutaj od fundacji Patko Pets. Bardzo dużo pieniędzy już jest tam uzbierane. Zbiórka zakończona w ogóle przed wbiciem celu. Nie wiadomo dlaczego, ale zakończona. I co ciekawe, tutaj jest napisane, że jeden repost równa się 1 cent zapłacony przez tą fundację na rzecz ratowania tych słoni z ich własnej kieszeni. Wow. Piękna fundacja, prawda? Jak się okazuje, no to prawdopodobnie nie do końca taka piękna. No to dobra, zaczynamy. Wchodzimy sobie na profil na Instagramie tej fundacji, czyli Patko Pets. Widzimy tutaj trochę obserwujących, no jest ich całkiem dużo, ale ważniejsze są posty. Wejdziemy w posty i widzimy tak, tutaj post na temat pożarów w Turcji, tutaj post na temat pożarów w Turcji i w Grecji. I co tutaj jeszcze jest? No i tutaj jeszcze post na temat Palestyny, z tych bardziej popularnych tematów. No i jak widzimy tutaj, bardzo często te posty są właśnie dotyczące różnych takich popularnych tematów w danym okresie i każdy z tych postów ma swoją zbiórkę na każdą jakby tutaj, na każdą tutaj rzecz, która jest z tym związana i każdy z tych postów, jeżeli jeden raz zrepostujecie, no to 0,01 dolara wpada na konto tej zbiórki z ich kieszeni. Swoją drogą ciekawe jest to, jak oni tutaj przeplatają te posty. Najpierw mamy post na temat pieska przebranego w słodkie ubranie, gdzie jest tkliwy opis, ale na górze już mamy post o ratowaniu wychudzonych lwów. No to idziemy dalej w takim razie. Wchodzimy sobie w obserwujących, w sensie w osoby, które obserwuje ta cała fundacja, jest ich aż 5. No, i pokazują nam się 5 kont. Dwa konta sobie odrzucimy, jedno jest nieważne, do drugiego przejdziemy chyba na końcu. Zostają nam 3 konta. Mówię tutaj o Patko Earth, Patko Ocean i Plant a Tree. Patko Ocean i Patko Earth to są praktycznie takie same konta jak Patko Pets. Te same posty prawie są tam wrzucane również na temat pożarów w Turcji, Palestyny i popularnych tematów związanych z ekologią i nie tylko w sumie. No i oczywiście na każdym z tych kont jest tutaj zbiórka, za każdy repost jest 0,01 dolara, tak samo jak tam po prostu. Ale najważniejsze teraz, czyli konto Plant a Tree. Jak się okazuje, no to te wszystkie fundacje, Patko Pets, Patko Earth i Patko Ocean, to są fundacje córki, czyli fundacje należące do największej z tych fundacji, która zarządza nimi wszystkimi, czyli Plant a Tree. O którym już za granicą było głośno już nawet rok lub 2 lata temu, bo po prostu również żerowali na popularnych tematach, takich jak pożary buszu w Australii na przykład, czy ruch Black Lives Matter, i również były zbiórki i również trzeba było repostować, żeby pomagać. Całe Plant a Tree ma swoją stronę internetową i sklep,
gdzie świetna ekologiczna organizacja sprzedaje plastikowe bransoletki i twierdzi, że za każdy zakup posadzi jedno drzewo. Swoją drogą już ponad rok temu podawali informację, że posadzili aż 650 drzew i do końca 2021 chcą posadzić ile? 1 000 000 drzew! A ile mają? No na ich Instagramie w opisie nie zmieniło się, to cały czas jest 650 tysięcy. Przepraszam, 6,5 tysiąca, tutaj pomyliłem się. No i dostępna. Na ich stronie podają, że te drzewa sadzą za każdy dokonany zakup za pośrednictwem ich partnerów. Jednak na ich stronie internetowej ani na Instagramie nie mamy żadnych informacji, kim są tak naprawdę ci partnerzy. No nie wiadomo, to są ci tajemniczy partnerzy, którzy sadzą drzewa za każdy repost i zakup na ich sklepie. No i co ciekawe, nie ma również żadnych dowodów ani informacji na ten temat, że przekazali swoje pieniądze, które zarobili z tych zbiórek na rzecz tych organizacji, na przykład chroniących burz w Australii, co tak obiecywali i w sumie powiedzieli, że to zrobili, ale nie dostaliśmy żadnej informacji zwrotnej, jak to przebiegało i czy w ogóle przebiegło. Rok temu na ich sklepie zrobili taką fajną promocję, że sprzedawali z przeceny z $25 na $0 chyba ich jakieś bransoletki. No i oczywiście wiecie, trzeba udostępnić i tak dalej, żeby tam sobie ogarnąć tą promocję i zgarnąć sobie tą bransoletkę za darmo, prawda? No i wiecie, zafollowować, zalajkować wszystkie posty, żeby podbić trochę zasięgi i sobie odbierz tą bransoletkę za darmo. Tutaj mają również 30-dniową taką akcję zwrotów za jakieś uszkodzenia i tak dalej, bo te produkty nie zawsze są za darmo, nie zawsze po prostu są, tylko są płatne. No i na tej stronie mamy podany tylko adres e-mail, nie mamy żadnej miejscowości, żadnego numeru telefonu, ani nawet nazwiska nikogo z założycieli tego. Czyli nie mamy żadnej pewności, że w ogóle to do nas dojdzie. Pierwsza sprawa, a druga sprawa, nawet nie mamy żadnej pewności, że jak to przyjdzie uszkodzone, to możemy to oddać, bo wiadomo, nie mamy żadnych takich pewnych kontaktów. I tutaj nawet jest opinia czyjaś na ten temat, możecie sobie ją przeczytać. No i widzicie, to jest fundacja, która ma mniejsze fundacje, które tworzą fejkowe zbiórki, gdzie ludzie wpłacają pieniądze, tak naprawdę nie wiedząc na co dokładnie. Te pieniądze nie wiadomo co się z nimi dzieje tak naprawdę. Chodzi tutaj głównie też o to repostowanie, czyli że repost równa się niby $0.01 na te wszystkie cele, żeby po prostu wybić te wszystkie konta, żeby miały dużo followersów, żeby co? Żeby prawdopodobnie potem je sprzedać. No bo to jest zbyt podejrzane troszkę, że te wszystkie fundacje pojawiają się tam, gdzie po prostu zaczyna się robić głośno. Nie wydaje wam się trochę takie dziwne to? Więc uważajcie po prostu na Plant a Tree i wszystkie po prostu fundacje powiązane z nią i wpłacajcie na inne rzetelne, charytatywne tutaj zbiórki, jeżeli chcecie pomagać ludziom i nie tylko ludziom, tylko po prostu no w potrzebie wszystkim. A jeżeli to zrepostowaliście, no to spokojnie, nic się nie stało, nie wiedzieliście, na pewno nie mieliście złych zamiarów w tym, żeby promować ich konto nieświadomie, po prostu chcieliście pomóc, no bo to takie proste zrepostować coś na story. Więc nie martwcie się, po prostu uważajcie i sprawdzajcie różne rzeczy, na które udostępniacie lub wpłacacie kasę. Więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!